Cześć wszystkim! Znowu pan 7. Przeciąg Factorio na modach. Dobra. A, po pierwsze, dokończyłem produkcję tytanu. Chyba tutaj musiałem zwiększyć czegoś ilość. W sumie nie pamiętam. W każdym razie działa już poprawnie. Tutaj musiałem dorobić trochę ziemi. Zresztą troszkę się wyróżnia od reszty niedorabianej. I tak, i dołączyłem do już wcześniej ustawionej przetapialni. No i dostawiłem jeszcze na miejscu, żeby robiły się płytki. Ja już powiedzmy sam będę potrzebował płytek do różnych rzeczy. No i robi się. Zaskakująco powoli, ale robi się. Więc na razie na pewno nam to wystarczy. I zrobiłem również tytanowy topór. Zobaczcie sobie, jak to działa. Bam, 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 bam. Ha! No. Fajnie. Dobra. Dzisiaj zajmiemy się logistycznymi pakietami naukowymi. Więc potrzebujemy... W sumie nie powinny dużo zająć. Ogólnie potrzebujemy ekspresowych taśmociągów. Szkielety latających robotów już mamy. Stalowe skrzynki, łatwo możemy sobie zrobić. A, jeszcze ekspresowe podajniki. Ja mogą zająć trochę ten. Dobra, w każdym razie będziemy potrzebowali wszystkiego 1 na sekundę. Szkielety latających robotów robią się przez 20 sekund. Akurat tak się staje, że ta nasza fabryka wytwarza 20 na... ma 20 assemblerów, więc akurat wystarczy, żeby zasilić tą naukę. Ponieważ produkcja robotów to nie jest coś, co zbyt dużo działa, więc myślę, że nie będę tego powielał, tylko po prostu sobie skorzystam z tego. Dobra. I tak, potrzebujemy 7 fabryk tego, ponieważ... Tak. Produkują się po 2 sztuki. Myślę, że tutaj sobie walnę tak jakoś chamsko. Dobra. Tutaj będzie inne, będą inne rzeczy jeszcze wlatywały. I brakuje mi assemblerów. Sobie zamówię, bo od tego mam roboty. Dobra, przy okazji mamy jakieś pola logistyczne? Pewnie nie, co? Tak, będziemy musieli logistyczne pakiety przebadać do tego. Dobra. My się właśnie zaraz zajmiemy. Czuczum. Tak. Dwa. Chyba tak będę robił, dobra. Że ewentualnie tak zrobię, tutaj jeszcze ewentualnie drugi pas zrobię na pozostałe rzeczy. Dobra. Dzięki, robociki. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem. Tutaj będzie wszędzie Logistics Science Pack. Dobra. Zajmijmy się pozostałymi rzeczami, które będziemy do tego potrzebować. Dobra. Łatwo sobie możemy zrobić skrzynię. Dobra. Tego będziemy potrzebowali tylko stali. Stalowa skrzynia, tak, stalowa płytka. Dokładnie. To zróbmy szybko fabrykę stalowych płytek. Tutaj będzie zamówienie na stal. Stalowy sheet coil. Dobra, jeden chyba powinien wystarczyć, co? Jak to dużo wymaga? 8 na pół sekundy, to nie. Dajmy 3, co tam. Nie zaboli nas to. No,
Dobra, zaraz tutaj przypłynie stal. Dobra. To tutaj poleci. No i dobra. Dalej idziemy. Ekspresowy podajnik. To również nie powinno być zbyt skomplikowanego. Chociaż tu będziemy chyba potrzebowali kilka stopni, bo będziemy potrzebowali podajnika. Potem szybkiego podajnika. Potem ekspresowy podajnik. Który dodatkowo będzie potrzebował jeszcze paru innych rzeczy. Tak, te nowe łożyska nie będą zbyt miłe do zrobienia. Wiecie co, muszę sobie to trochę rozmyśleć. Generalnie chciałbym jak najmniej maszyn użyć, bo tak. Ale generalnie tytanu będziemy potrzebowali do trzech rzeczy. Nie już tak potrzebowali, potrzebujemy do koła zębatego, potrzebujemy do kulki łożyskowej oraz do stalowego łożyska potrzebujemy. Czy do nowego łożyska, a do tego jeszcze będzie potrzebować smaru. Ok. Right, tak, tutaj będzie kulka łożyskowa, tutaj będzie łożysko, a tutaj będzie kółko zębate. No i dobra. Teraz to i to musimy do jednej rzeczy jeszcze zaprowadzić. Dobra. Żeby po prostu jakiś prosty pas na to zrobić. Albo możemy jakoś tak to zrobić. Aczkolwiek tutaj jeszcze będziemy potrzebowali innych rzeczy. Będziemy potrzebowali zwykłego podajnika i układu elektronicznego. Ale dobra. Mniej więcej będzie to działać. Tutaj doprowadzimy pozostałe rzeczy, czyli szybkie podajniki. Dobra. Prowadźmy sobie tutaj tytan. To już powoli będzie mogło się to zacząć produkować. Ok. A robociki ruszyły. Dobra. Będziemy potrzebowali układów elektronicznych. One są tutaj. Tutaj doprowadzimy szybkie podajniki. Dobra, ile potrzebujemy do tego żelaza? Jedno żelazne koło zębate i tutaj nie potrzebujemy szkół zębatych. I tutaj potrzebujemy żelaza. Ok, więc znowu mamy jedną fabrykę żelaza, która musi być przez trzy rzeczy otoczona. Zobaczmy. Tak powiedzmy, że będą nasze szybkie podajniki. Będą nasze zwykłe podajniki.
Tutaj będą trybiki. Tutaj będzie produkowana po prostu płytka. No, jakoś to będzie działało. Podstawowy układ i podstawowa płytka drukowana, dobra. To zróbmy podstawowy układ i podstawowa płytka drukowana. Tutaj dajmy żelazo. Srebro nie. Dobra. Dobra, i tutaj jeszcze smar musimy doprowadzić. A, i kulki oczywiście musimy tutaj zapodawać. Smar mamy gdzieś tutaj. Tutaj produkujemy żelazne czy silniki elektryczne. Zdziabnę sobie tutaj jakąś chamską rurę. Dobra, i jedziemy. Dobra. Pewnie jakbym to jakoś lepiej przemyślał, to pewnie dałoby się jakoś wszystko razem złączyć w jedną kupę. A tak będę musiał tutaj zapodawać podajniki. Ja tam powinien starczyć. Dobra, czego ci jeszcze brakuje? Żółtych. Żółtym brakuje tego. Dobra. Dobra, to będzie jedna z rzeczy. Teraz pozostało nam już tylko niebieskie pasy. Niebieskie pasy potrzebują głównie po prostu dużo kół zębatych. No i poprzednich pasów. Więc tak wyliczyłem sobie, że będziemy potrzebowali 4 assemblery kół zębatych. I tak, zobaczmy jak to ładnie zrobić. Że tak, tutaj sobie zrobimy, będą niebieskie, tutaj będą czerwone, tutaj będą żółte. Teraz tak, potrzebujemy gdzieś tutaj umieścić fabrykę płytek oraz 4 assemblery kółek zębatych. Powiedzmy 2, 3, 4. Dobra. Czy ty potrzebujesz jednego na wyłączność? Nie, potrzebujesz półtorej na wyłączność. Więc jeżeli tutaj ustawię, to ci nie wystarczy.
chwilę, dobrze mówię? Potrzebujemy 5 na sekundę. Ponieważ nie potrzebujemy produkować to z pełną szybkością. Możemy z połową prędkości to produkować. A koła zębate produkują się z prędkością 2 na sekundę. Znaczy to dobrze w takim razie przeliczyłem. Chyba więcej potrzebujemy. Tylko się 2 na sekundę, a do samego tego będziemy potrzebowali 5 na sekundę. Tak więc chyba więcej będę potrzebował żelaza. Znaczy tych też kołek zębatych. Dobra, jeszcze raz. 10, 16 łącznie będzie. Na sekundę, czyli będę potrzebował 8. Będzie dużo produkcji żelaza, tak myślę. W takim razie inaczej to zrobimy. Skoro aż 8 ich będziemy potrzebowali. Dwa, trzy, cztery. Mogę zrobić tak. Wtedy mógłbym zrobić tak, raz, dwa, trzy, cztery i wtedy miałbym mniejszy ruch z żelazem. Tylko tutaj jeszcze muszę dostarczyć żelazo i będzie ok. Dobra, no to zróbmy tak. Podoba mi się ten plan w miarę. Dobra, sama płytka. Koła zębate. Po prostu tutaj będziemy je odkładać. Tego może się przydać szybki. Taśmociąg. Tak, ale fajnie po prostu działa ten tytanowy topór. No, to jest to chyba troszkę redundancji, ale... Nie widzę innej opcji, żeby tego zrobić. Dobra. Stawimy tutaj nawet własny roboport, bo tutaj może być duży ruch. Dobra. Już zamawiała żelazne płytki, powiedzmy dajmy 400. Tutaj możemy nawet dodać podajniki masowe. Dobra. I zrobimy jedną małą linię. Jeszcze będzie żelazo tutaj dostarczać. Dobra.
Zaraz spojrzymy, jak to działa. To musimy jeszcze dostarczyć smar. Dobra. Puścimy po drugiej stronie. Gdzie są te podajniki masowe? Tutaj. A, nie nadążamy z produkcją żelaza do tego. Dobra. Wiecie co, w takim razie postawię tutaj automaty montażowe 3. W Angels modach nie wymagają one... modułów szybkości, tylko po prostu stalowe płytki i tak dalej, więc nie będzie problemu, żebyśmy je sobie zrobili. Ona... Chyba nadal nie do końca nadążają. Co jakiś czas któraś się zapala. Dobra, zobaczymy, jak to będzie działać. Dobra, dokończmy jeszcze tutaj. Dobra. Zdecydowanie potrzebujesz więcej trybików. Nawet 3 by ci się przydały. Albo wiesz co? Skoro już wytwarzamy te ekspresowe, możemy ich tutaj paru użyć. Gdzie one się podziały? Chwila. Zły ten puściłem tutaj. My bad. Nie teraz, Discord. Chyba nie będzie tego ładnie zrobione, ale coś trudno. Zgarnijmy sobie te ekspresowe i użyjmy ich tutaj. No, one są naprawdę ekspresowe. Dobra. Tutaj musimy jeszcze to poczyścić. Dobra. To są te niebieskie, na razie ich nie potrzebuję. Dobra, czego tobie brakuje? Nowych łożysk. Tak już lepiej? Tak, zdecydowanie tutaj nie nadążamy z produkcją. Więc może ten projekt nie był najlepszy. No,
Będziemy musieli tutaj coś polepszyć. Ale to już myślę, że później ogarnę. W tym czasie weźmy nasze nowe pakiety naukowe. Starczymy je gdzieś tutaj. Albo wiecie co, myślę, że to po prostu zrobię. Zrobię to robotami. Myślę, że to ładniej wyjdzie. Zostawimy też roboport, niech będzie. I będziemy sobie tam bezpośrednio tutaj je transportować. Przy okazji tego nie potrzebujemy. Roboty, zdejmijcie to. To jest roboport, tutaj jest roboport, ale myślę, że i tak postawię tutaj drugi. Może być trochę ruchu z tym związanego. Dobra. Produkty, Logistic Science Pack, wszystko. Mówię, zrobić się, może jakoś przerobić to na coś sprytniejszego, ale na razie mi się nie chce. Dobra. Dobra, pytanie, czemu jeszcze nie lecą? Zaraz to zobaczymy. Dobra, wieście mi to. I zobaczmy. Może ograniczmy jakąś ilość, bo tam się będą stakować. I zobaczmy. To jest inna sieć? Nie, to niemożliwe, żeby to była inna sieć. A, dwa skrzynka tu jest. Dobra. Teraz powiedzą. Dobra, to zróbmy sobie od razu, zacznijmy szybkość robotów technicznych. Idźmy za tym pociągiem. A, dobra, wiem. Ta fabryka czasami ma zastój, ponieważ nie będzie produkować cały czas z pełną prędkością, ponieważ nie potrzebujemy, żeby produkowała cały czas z pełną prędkością. Potrzebujemy, żeby tylko z połową prędkości produkowała. Więc może nawet nie musimy się tym przejmować. Dobra. Lecą pakieciki. Wszystko mam, tak? Tak. Dobra, i badania ruszyły, fajnie. 60 sekund. No. Możemy nie zdążyć teraz w tym odcinku tego zbadać. Zaraz zobaczymy. Dobra, coś się ruszyło. Dobra, co my byśmy dalej chcieli robić? Generalnie możemy sobie również uruchomić produkcję produkcyjnych pakietów naukowych.
Tutaj nic wielkiego nie potrzeba, tylko poza tym, że duża ilość żelaza na to idzie. Nawet nie wiem, nie wiem czy potrzebuję do czegoś zaawansowanych, potrzebuję do różnych rzeczy, ale produkcyjnych chyba jeszcze za bardzo nie. Więc może następnym naszym celem będzie bardziej... O dobra, to przyblokowało się nawet fajnie. Może następnym naszym celem będzie... Będą procesory. Tak to się nazywa. Kłady procesorowe. A co za tym idzie? Zaawansowana nauka. Gdzie tu mamy produkty, zaawansowane pakiety naukowe? A, do tego potrzebujemy jeszcze paru innych różnych rzeczy. Modułów szybkości, baterii litowo-jonowej. Litu w ogóle jeszcze nie posiadamy. Lit się generalnie produkuje z wody termalnej. Więc to też nie jest... To jest dalsza przyszłość, ale dobra. Jeżeli uda nam się zrobić układy procesorowe, to będzie dużo dla nas znaczyło, będziemy mogli dużo fajnych rzeczy konstruować, na przykład czołg Mark II, który będzie można w różne fajne rzeczy wyposażyć. Tak, w ekwipunek dla pojazdów. Dobra, chyba nie doczekamy. Dobra, w samym odcinku, tak jak mówiłem, albo układy procesorowe, albo jakąś jeszcze inną linią produkcyjną się zajmiemy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!